Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu dani. Dzisiaj jajka sadzone na boczku wędzonym. To będzie taki trochę historyczny filmik, dlatego że będzie to pierwszy filmik, którego nie przygotowałam osobiście. Moim zdaniem najlepsze jajka sadzone na boczku robi mój mąż i właśnie udało mi się go namówić do tego, by udokumentować to dzieło. Są bardzo proste i szybkie w przygotowaniu, tym niemniej bardzo smaczne. Mam nadzieję, że Was skuszą. Zapewniam, że mimo swojej prostoty są tego warte. Za chwilę pokażemy, jak je zrobić, a przepis i składniki podają na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. Rozgrzewam patelnię i kiedy jest bardzo gorąca, wykładam na nią plastry boczku. To nie jest moja dłoń. Ile się będzie takich? 2-3 minutki? Zapuszczam, podsmażasz czy z jednej? Boczek podsmażam z obu stron i czekam, aż zacznie się wytapiać. Kiedy boczek już jest ładnie podsmażony, zaczyna się lekko rumienić, wbijam całe jajka. Jajkom nadaje ładny, kolisty kształt i staram się tak ułożyć żółtko, aby było ładnie po środku nad boczkiem. Kiedy białko już jest lekko ścięte, doprawiam jajka solą oraz pieprzem. Kiedy widzę, że białko już jest od spodu dobrze ścięte, przewracam jajka na drugą stronę. Pachną naprawdę przepięknie. Gdyby podczas przewracania żółtko zaczęło wypływać od spodu, to nie należy się tym absolutnie przejmować, tylko z pomocą łopatki nadać jajku ładny, kolisty kształt i z powrotem sprowadzić żółtko do środka. I gotowe. Może niezbyt dietetyczne, ale naprawdę bardzo smaczne. Mam nadzieję, że Wam posmakują i że zechcecie przyrządzić je również w Waszej kuchni. Smacznego! Takie jajko można podać z pieczywem, z ziemniakami, z kalafiorem, czy tak jak w naszym przypadku z fasolką szparagową w bułce tartej. Po przekrojeniu uwalnia płynne i cieplutkie żółtko, które szczególnie świetnie smakuje z młodymi ziemniaczkami.